No, jesteśmy w pokoju Madzi. Chciałem wam pokazać w pierwszej kolejności. Mieliśmy przerwę techniczną lekką na drugi odcinek. Tu jest jej niewolnik. Jak jest uzbrojony? Jako DPS główny potrzebuje dobrego niewolnika. To jest oczywiście zbroja z Legionów i bardzo wartościowy miecz. Miecz Kroma, 96 pancerzy, czyli powiem tak szczerze, może, że to jest najpotężniejszy miecz w grze. I tutaj jest hełm komendanta, bardzo istotny. To jest maska filtrująca, czyli gaz nie tyka i ma 91 pancerza. To jest bardzo wysoko. Z tego można powiedzieć, że 751 dla mobka jest masakra. Zresztą ona sama może opowie kilka słów o niej, bo to jest przyjaciółka, z którą biega na co dzień. Miecz Kroma nie nadaje się dla normalnego gracza, bo zabiera całą wytrzymałość. Ale dla mopka jest w sam raz, bo z tego co zauważyliśmy, to mopek nie bije pełnym combo. Nawet jak ma zwykły miecz. Rzadko mu się zdarza, że wykona combo. Widocznie taki błąd w grze. A miecz Kroma to ciachnie raz, odczeka chwilę i drugi raz. Także nie wiem, co jeszcze mogę więcej Zresztą powiedzieć. będziecie mieli okazję zobaczyć, jak to w ogóle działa z mobkami, jak pójdziemy na dwa fajne bossy, które wybrałem i stwierdziłem, że nagramy, żeby wszyscy ze wszystkim, a żeby też była taka nutka dekadencji, jakie są wartości bojowe. Dobra, teraz przechodzimy do pokoju kucharza naszego, którego nie ma obecnie, ale jeszcze będzie. Dariusza kucharza. Dariusz Kucharz, tu jest proszę. On tutaj ma zespół pracujących ludzi, którzy szykują wszystkie, nie kucharz, ekonomię typową. Się tutaj obaczyć, nie ma co się krępować. Kolega i to i go mamy pozwolił. Butów nie ściąga, ponieważ mówi, że zimno strasznie i nie ściąga. No tak, fetysz. Czaszki stylowo postawione, tak żeby klimacik był, żeby w razie wypadku. Jak on na kucharza przystało, to oczywiście żarcia mu nie zabraknie. Trochę się tutaj delektuje w zabijaniu zwierząt. No i jego ulubione trofeum, smoczek. Smoczek, którego patykami zatłukł i ma do niego sentyment. Dobra, wchodzimy dalej do pokoju, wchodzimy do takiego pana budowniczego, czyli mnie. Ja też mam tutaj, ładnie to wszystko tak ładnie wychodzi. No i tu zaczyna się prawdziwy Conan. To jest dwa jajka, Pokój mistrz. pokój mistrza i trzy Dwa czaszki. jajka. No i dookoła, stylowo jak wam pokażę, dwie dziewczyny tańczące, Na bogato. sprężysty. Moje dwa ninja, prywatna ochrona, Freje uczniczki. No i oczywiście fryszki i mój psinka, który patrzy na swoich braci. Jak Prezent od Dariusza. będzie niegrzeczny, to dołączy na ścianę. Tu mamy taki, można powiedzieć, coś ciekawego jeszcze. Oczywiście mam wszystkie trofea praktycznie z gry, oprócz kamieniorożców, ponieważ nie podobały mi się. Wróg poszło. To jest właśnie taki zestaw. Może dzik, sarenka, chodzi co to można zjeść porządnego. Nosorożec, kotki, bardzo ładnie wyglądają na ścianie. Miśki, no takie sympatyczne, prawda? Trochę egzotyki, żeby nie było, że mam coś przeciwko papugom albo coś takiego, to mamy tutaj taki właśnie kącik egzotycznych zwierząt z małpeczką na strzele. Strasznie mi się podoba trofeum o demoniczne go pająka. Można powiedzieć, że ciężkie jest do zdobycia, ale nie aż tak ciężkie, jak się wydaje. Pokażę wam, jak to zdobyć. Oczywiście wszystko legendarne bronie wiszą u nas na ścianach jako dekoracje, ponieważ mamy już taki asortyment militarny, że taka ciekawostka, to są demoniczne potworki. Te, co mi się oczywiście podobały.
czyli uważam hienę też za demoniczną, bo nie lubię hien ogólnie. To jest łukogrzbieta i tutaj nietoperza, a tu jest zestaw małego takiego rozrabiaki. Jakby ktoś chciał nam zrobić krzywdę, to żebyśmy się nie musieli męczyć z surowcami, bierzemy podręczny zestaw, bum bum. I idziemy do takiego pana postrzelać petardami u niego. Bardzo istotne. Tutaj pokażę wam jeszcze to, co chyba najciężej w tej grze było zdobyć kiedyś. Teraz to nie wiem, jak to jest, ale posiadamy alchemika z oczyszczenia legendarnego. Ten pan jest na co dzień w ogóle schowany i takie rzeczy wszystkim doradzam chować. Jest tak zbunkrowany, że w ogóle nie opiszę gdzie, co i jak, z czym, po co, bo to on zostaje Rok tylko czasu na wyciągnięty. niego czekaliśmy. Rok Rok czasu. czasu czekaliśmy na niego, on jest tylko wyciągnięty do tworzenia białego barwnika i tak jak dzisiaj w wypadku nagrywania, a za godzinę już będzie skitrany. Tego, co się orientujemy na naszym serwerze, jeszcze go nikt nie ma. A dostępność tego alchemika na PvP jest naprawdę, naprawdę, mi się wydaje, że rzadkością, no. W No i co każdym po razie niektóre klany piszą do nas o udostępnienie pionu. mamy sojusznika tutaj i tylko on ma ten przywilej z nami być w sojuszu. Więc nie mamy takich mocnej spiny, prawda? Ale ogólnie to na PvP graczy, którzy grają, mocno by zazdrościli takiego alchemika, chyba że coś się zmieniło. No. My ponad rok czasu. I tutaj jeszcze patrzyły. Dlaczego tak się wczytują dekoracje powoli? Wytłumaczę wam. Trochę odciążyli system tym, prawda? To jest na rękę nam akurat, ponieważ jest płynność gry dużo lepsza. A, jeszcze pokażę zabezpieczenie tutaj. Jak wygląda zabezpieczenie przede wszystkim wejścia do naszej bazy. To jest bardzo istotne. Z tej perspektywy będzie bardzo dobrze widać, bo tam z dołu nie było widać, ale. Tutaj, bo kto przyjdzie tutaj nas zrajdować, to czeka bardzo niemiła niespodzianka. To są wszystko freje, uzbrojone oczywiście w kościane łuki. Wszystko mają lepsze tiery, więc jest tego trochę, moc przerobowa jest, więc zasadniczo ten, co wejdzie na windę, na PvP, to od razu zginie, no. Dobrze, już odwiedziliśmy pokoje, idziemy jeszcze dalej. Mamy jeszcze oczywiście trzy, można powiedzieć, trzy takie kondygnacje stworzone. Górna jest bardzo istotna, ponieważ jest tutaj osłonka przeciwawatarowa. Pokażę jak wam to, z bliska będzie to ładnie wyglądało. Ustawieni wszędzie łucznicy. To też jest zabezpieczenie przeciwkoawatarowe, podobno bardzo dobrze działa. I tacy łucznicy mają dużą moc, żeby ściągnąć awatara. Podobno. Jeszcze Podobno. Jeszcze nikt nas nie nie. rajdował, więc nie możemy tego przetestować na PvP, a na kreatywie to nam się nie chce. Oczywiście mamy przygotowane. Tutaj też jest z oczyszczenia legendarny akurat kapłan Dekreto, pielgrzym. Też ciężko było wtrafić, ale jest on tutaj przygotowany oczywiście na następną monetę, którą jakby co to od razu odpalamy, jak się kończy osłonka. Ponieważ PV jest bardzo brutalny i no jesteśmy kąskiem, podejrzewam, że dla innych, ale nie mamy problemu logistycznie tego organizować. Tu mamy, można powiedzieć, przygotowane, a koło bólu jeszcze jest w bazie, co mówiłem, że to jest bardzo fajna rzecz. Na przykład mamy tutaj średnie wsadzone, coś się tutaj już upiekło. O, arcykapłan Jobon Sagi. Bardzo ładnie widać. Tutaj jest jeszcze mitra. Chodzi o zupki bardziej. Pokażę tutaj, jak wygląda tutaj to z tej perspektywy. Jest bardzo fajnie to zorganizowane. Osłonkę widać idealnie. Osłonką wszystko jest do zrajdowania, ale tylko my wiemy, jak zrajdować naszą bazę. Tak, no i to jest przywilej, no.
Czyli musielibyśmy mieć kreta, który przyjdzie i budynki rozwali. Ale ponieważ mamy, można powiedzieć, Sztywny. sztywny, nie potrzeba nam więcej graczy. Chyba, żebyśmy odchodzili z Konana i chcieli komuś to przekazać. Tutaj pokażę, jaki to widok wygląda. Jak wszystko to przygotowane jest, nie ma żadnej lipy. Wszystkie miejsca takie strategiczne na Trybusza zablokowane. Taki punkt obserwacyjny, można powiedzieć. Chociaż Konan nieraz już nas zaskoczył. Tak, w Konanie są niespodzianki, ale ogólnie rzecz biorąc, tak by wyglądała nasza baza. Jeśli jest jakichś ciekawych punktów, jak Madziu coś do powiedzenia, to powiedz. Ale chyba raczej nie, już chyba wszystko Absolutnie. pokazaliśmy. W pewnej okazałości jeszcze idziemy, oczywiście rozejrzę się w pokoju mistrza na koniec, żeby to ładnie wyglądało zakończenie. I tak właśnie wygląda na PvP prawdziwy klan, który włoży dużo serca w Konana i czeka Znaczy nie teraz jest to na... zbytnio jakoś tak super ekstra wyględne, bo nie ma wieżyczek, Ale... okienek, gdzie przez okienko można kogoś okraść, nawet i zabić. W każdym razie czekamy, aż się jajka wyklują i można powiedzieć do usłyszenia.